19 stycznia 2021 roku w Izbie Rolniczej w Opolu po raz pierwszy w tym roku obradowało skupiające kilka organizacji Porozumienie Rolników Opolszczyzny. Życie nas nie rozpieszcza i z początkiem roku dostaliśmy pełną dawkę różnych wiadomości przychylnych i nieprzychylnych. Natomiast bardzo dzisiaj nośnym tematem staje się wspólna polityka rolna. I tutaj mamy wiele niepokojów, bo te sygnały, które dotyczą nowego PROW-u, nowego rozdania środków unijnych, są mało czytelne dla nas. W spotkaniu uczestniczył także zaproszony przez organizatorów Krzysztof Polak, dyrektor opolskiego oddziału KOWR-u. Zajęto się i sprawami obrotu ziemią dzierżawioną od Skarbu Państwa. Dzisiaj zaprosiliśmy dyrektora oddziału terenowego KOWR-u po to, żeby dowiedzieć się, jaka będzie polityka wobec obrotu ziemią w 2021. Dyrektor przedstawił, że w 2020 roku w jego przekonaniu doprowadził do jakiegoś kompromisu, że na 2700 hektarów połowa została przeznaczona na poszerzenie gospodarstw rodzinnych, a połowę została przedłużona dzierżawa. Nasze stanowisko Porozumienia Rolników jest takie, że okres przedłużania dzierżaw jest zbyt krótki, bo jest 2, 3, maksymalnie w indywidualnych przypadkach 5 lat. To powinno być większy okres, przynajmniej w myśl tego zarządzenia 8 lat. Zwróciliśmy uwagę, ustosunkowując się do raportu Towarzystwa Ekonomistów Polskich, że nie ma takiej polityki zmiany struktury agrarnej. W naszym przekonaniu polityka powinna nabrać tempa i doprowadzić do tego, żeby nie osłabiać dobrze funkcjonujących gospodarstw dużych, częściowo wydzielić, natomiast dać im funkcjonować, a powiększenie gospodarstw rodzinnych powinno mieć taką zasadę, że te gospodarstwa, które nie rokują zderzenia się i rozwiązania problemów w nowej perspektywie finansowej, czyli Zielonego Ładu, bioróżnorodności, dobrostanu zwierząt, one powinny skończyć swoją działalność i na tej zasadzie średnie gospodarstwa powinny poszerzać te gospodarstwa. Zajęto się między innymi założeniami strategii PROW 2021-2027 w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. To znaczy, na pewno są dosyć ważne dla nas problemy, gdyż to będzie rzutowało na rolnictwo na praktycznie do roku 2030, ponieważ jesteśmy na etapie opracowania planu strategicznego i są pewne uwagi, spostrzeżenia, które zobowiązani jesteśmy wnieść, żeby po prostu na przyszłość w rolnictwie działo się ciut lepiej, jak jest w chwili obecnej. Jest do 15 lutego dyskusja na temat planu strategicznego dla PROW-u 2021-2027. I ogólnie rzecz biorąc, widzimy, że ten PROW jest bardziej prosocjalny jak prorozwojowy. Dzisiaj nie zachęcimy swoich następców do gospodarowania, jeżeli nie będzie opłacalnej produkcji. A jeżeli jeszcze przy tej okazji mamy wyłączyć 25% gruntów na ekologię, jeżeli mamy ograniczyć ilość stosowanych nawozów i środków ochrony roślin, to to wymaga innowacji precyzyjnego rolnictwa. Gospodarstwa, które nie będą miały pieniędzy na inwestycje, nie podołają temu wyzwaniu. W związku z tym trzeba zrobić wszystko, żeby poprawić po pierwsze strukturę agrarną, poprawić opłacalność produkcji, ale nie kosztem dobrze funkcjonujących dzisiaj gospodarstw. Że te materiały liczą nawet 700 stron. Brak konkretów. Brak konkretów, wszystko co tam można przeczytać, to jest takie po prostu rozdysponowanie środków unijnych, a my byśmy tego nie chcieli. My chcemy mieć tą gospodarczą perspektywę rozwoju. Nam zależy na tym, żebyśmy wiedzieli, że w następnym rozdaniu PROW-u my o parę kroków idziemy w dobrą stronę. I tego tam nie znaleźliśmy, tego nie widzimy. Niepokoi nas Europejski Zielony Ład, nadal nie wiemy, jak poszczególne państwa w Unii Europejskiej będą traktowane. Widzimy coraz bardziej, że ma to sens i wypracowane przez nas stanowiska są, powiedział,
dobre i mogłyby być, jeśli by tylko była też chęć z drugiej strony, wykorzystane naprawdę w tworzeniu polityki rolnej. To znaczy w założeniach, które zostały nam przedstawione, wynika, że utrzymamy ten system, który był poprzednio. Zmienią się de facto tylko określenia i nazwy, natomiast no, nie widać otwarcia na przyszłość mocnego. W czasie zebrania ustalono także, że porozumienie więcej uwagi poświęci na promocję opolskiej wsi i informacje o jej problemach. Przede wszystkim w prasie rolniczej, na stronach internetowych organizacji rolniczych oraz w mediach o zasięgu ogólnopolskim. Jakiś kontakt cały czas utrzymujemy. Wydaliśmy ulotkę, pierwszy taki informator o działalności związku, który trafił wraz z kalendarzem do wszystkich naszych członków. Utrzymujemy jakieś bardziej kontakty medialne, bo więc ponad połowa naszych członków jest już jakby w sieciowanach, w grupach WhatsAppowych. Na najbliższym spotkaniu chcemy zaprosić nowego dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i spróbować zachęcić go do współpracy z Porozumieniem. Kolejne wyzwania to może funkcjonowanie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w perspektywie nowych wyzwań, a następne to ułożymy. Głównym celem Porozumienia Rolników Opolszczyzny jest i będzie wspieranie rolników oraz integracja w walce o rozwiązywanie ich problemów. Dotychczasowa działalność potwierdza, że tylko wspólna reprezentacja będzie skuteczna, przekonują członkowie Porozumienia. Program zrealizowano we współpracy z Izbą Rolniczą w Opolu. Program sfinansowała Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia.